Pomorska Telewizja Narodowa. Witam. Właśnie tutaj się zatrzymałem, bo jest jakieś zdarzenie na drodze. Coś się stało, że jest samochód na torowisku. Leciał. Zaraz zobaczymy dalej, co tam się dzieje. Jak to się stało, to nie wiemy, ale policja już przyjechała na sygnale przed chwilą. Już są. Tu proszę bardzo, jest przodem rozbity wóz. Wleciał na torowisko, uderzył barierkę. Teraz jest obrócony tyłem. Jak to się stało, to nie wiadomo. Czy ktoś go uderzył, czy potrącił. Tak to wygląda. Auto jest uszkodzone porządnie. Jak widać, błotnik rozwalony. Idziemy na drugą stronę. Tyłem stoi na torowisku. Jak widać, mocno rozwalony błotnik, ale chyba pasażerom się nic nie stało, bo nie widać, żeby poduszki powietrzne się otworzyły. Policja tutaj zabezpiecza drogowa sprawę. No ciekawe, jak to się stało, bo prawdopodobnie ktoś musiał chyba uderzyć ten samochód, no bo jak on mógł tam wjechać w torowisko. No, znaczy on na torowisko nie wjechał, on stoi przed torowiskiem, bo tramwaj przejechał, jak widać. No ten płotek uratował samochód, że nie wleciał na torowisko. Czyli na pasie tym oddzielającym torowisko do... No i są tu płotki, bo akurat jest przystanek tramwajowy, więc zrobiono płotki, żeby pasażerowie tutaj nie przebiegali przez jezdnię. No tak to wygląda. No, coś się stało, może układ kierowniczy się zablokował albo coś. I to tak wyszło. Tam policjant presuje protokół już. Także to tak wygląda. No, taka stłuczka. No ale chyba ofiar w ludziach nie ma, więc wszystko jest w miarę dobrze. Samochód jest na pasie oddzielającym torowisko, a policja spróbuje stosowne protokoły. Tak to jest. No niestety trzeba uważać, akurat to się stało tutaj do Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku. No bezrobocie mamy duże. Samorządowe kolegium odwoławcze. Także no, kierowcy, uważajcie jak jedziecie. Pilnujcie się nie za szybko, bo zawsze może to się źle skończyć. Tak jak to widać w tym przypadku, samochód wylądował na pasie rozdzielającym torowisko od jezdni. No i na szczęście chyba się nic nikomu nie stało. Dziękuję bardzo. Pomorska Telewizja Narodowa, redaktor Sławomir Siemiński.